Wielka burza w Dzień Dobry TVN, z programu odchodzi 5 prowadzących, w tym ulubienica. Dzień Dobry TVN, to śniadaniówka, która cieszy się największą sympatią. To oczywiście przekłada się na ogromną oglądalność. Nic zatem dziwnego, że wiele gwiazd i dziennikarzy marzy, żeby poprowadzić ten program. Teraz będą mieli szansę, bo zwalnia się aż 5 wakatów. Kogo już nie zobaczymy w DDTVN? Dzień Dobry TVN masowo zwalnia prowadzących. Aż ciężko uwierzyć, że nadchodzą tak duże zmiany w popularnej śniadaniówce. O końcu przygody z Dzień Dobry TVN poinformowała najpierw Małgorzata Rozenek, która spełniła swoje wielkie marzenie, a teraz z powrotem skupia się na rodzinie. Celebrytka pracowała przy programie przez kilka miesięcy, jednak ogrom pracy zbyt mocno odbił się na jej życiu prywatnym. To oczywiście oficjalna wersja. Kogo już nie zobaczymy w popularnej śniadaniówce? TVN ogłosił jednak, że to nie koniec zmian w porannym paśmie. Wśród osób, które już niebawem będą mogły pospać dłużej, znajdują się Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ome, a także Andrzej Sołtysik. Z całej serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ome za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka. To wyjątkowa przygoda, która połączyła wszystkich w naszej redakcji, podano w oficjalnym oświadczeniu. Nowe twarze w Dzień Dobry TVN? Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi dotychczasowych prowadzących, jednak chętnych na pewno nie brakuje. Z pewnością będą to świeże, ale znane twarze, które wprowadzą do programu nową energię. Jesienią, Dzień Dobry TVN, czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem. Prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie. Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, napisano w komunikacie. Mimo tego, że widzowie już przywykli do niektórych osób, już z niecierpliwością wyczekują prezentacji nowych nazwisk. Kogo widzielibyście w roli prowadzących DDTVN?